Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz Mosztórka, część EKG. Witam Państwa bardzo serdecznie. W naszym studiu Jan Krzysztof Bielecki, były premier, były prezes PKO SA, były dyrektor w Europejskim Banku Odbudowy. Redaktor mnie nie oszczędzi. Europejski Banku Odbudowy i Rozwoju. Szef Rady Gospodarczej przy premierze Krzysztof. No, naród musi wiedzieć, z kim ma do czynienia w końcu, prawda? Krzysztof Barenbuch, prezes Związku Firm Doradztwa Finansowego, wiceprezes AZ Finanse, Maciej Grylowski, przewodniczący Rady Głównej Business Center Club, przez wiele lat prezes Orbisu, a także w innych organizacjach gospodarczych. WIG20 zyskuje 0,07%, przepraszam bardzo. W Londynie spadek o 0,03%, we Frankfurcie 0,25%, także spadek w Paryżu o 0,3%. Frank szwajcarski tanieje o 0,38%, ale kosztuje nadal 3,10 zł. Dolar także 0,3% traci, kosztuje 3,96. Euro, przepraszam, 3,96 traci 0,3, dolar traci 0,4, kosztuje 2,88 i funt brytyjski traci 0,29%, kosztuje 4,64 zł. EKG. Zanim wrócimy do tematu reform, proszę Państwa, w Polsce niezbędnych reform, czy powinniśmy ciąć siekierą, czy też wprowadzać reformy stopniowo i co to znaczy? Ciąć siekierą, a co znaczy wprowadzać reformy stopniowo, jak się wyraziłem Krzysztof Bielecki. Zgodnie z regułami naszej audycji, czy jesteśmy dzisiaj bogaci, czy biedniejsi? Krzysztof Barenbruch. Z przyjemnością mogę oświadczyć, że jesteśmy bogaci. Ale oświadczenie nawet. To no poważna, tak dzisiaj, właśnie od dnia dzisiejszego jest kultura oświadczeń, a nie zaświadczeń. W związku z tym rozumiem, że się wpisujemy w ten bardzo, bardzo, bardzo właściwy kierunek. Czyli nie musi pan przynosić zaświadczenia, że jesteśmy bogaci dzisiaj. Tak, ale przynajmniej państwo nam zacznie wierzyć, że jeżeli składamy to oświadczenie, to prawdopodobnie większość, zdecydowana większość z nas jest... Wierzy, ale sprawdzi jeszcze 10 razy państwo. No, może tak, może nie, ale rzeczywiście idziemy w właściwym kierunku. Wszystkie badania pokazują, że z roku na rok nasze aktywa, nasze oszczędności wzrastają. I nawet jak dzisiaj Puls Biznesu donosi, że niekoniecznie sobie fantastycznie, czy właściwie radzimy z inwestowaniem tej nadwyżki, to jednak te nadwyżki z roku na rok są wyższe, a jak to inwestować? Nie, no proszę już, skoro pan mówi o pulsie biznesu, proszę powiedzieć, skarpeta ulubioną inwestycją Polaka. Oszczędzanie to dla większości rodaków czarna magia. 47% Polaków, którzy mają oszczędności, nie korzysta z żadnych form pomnażania kapitału, wynika z sondażu PBS. Tak, właśnie, ale pan redaktor traktuje to, że bardziej pesymistycznie, a pan prezes chciał optymistycznie. Chciałem do tego artykułu podejść właśnie od tej strony pozytywnej, dlatego że już albo dopiero, ale 25% z nas jest w stanie na bieżąco oszczędzać i ma aktywa zgromadzone w różnej formie, ale rzeczywiście wśród tych 25% aż mniej więcej połowa uważa, że aktualnie najlepszą formą gromadzenia środków, czy trzymania tych środków jest niestety przysłowiowa skarpeta. Dla przypomnienia trzeba wszystkim wskazać, że inflacja w Polsce mniej więcej teraz jest na poziomie 3,8%, co powoduje, że realnie tracimy, trzymając te pieniądze w domu. Nie dziwię się, że wiele osób zrażonych bessą z lat poprzednich nie do końca wykazuje się nadmiernym ryzykiem, ale trzeba było się nad tym zastanowić. Czyli reasumując, z jednej strony jesteśmy bogatsi, a z drugiej strony wciąż mamy problem z traktowaniem tych środków w sposób właściwy i podejmowaniem ryzyka. Proszę Państwa, ja przypomnę, że mogą nas Państwo podglądać na tokfm.pl, oczywiście na portalu. Natomiast mam problem z Facebookiem. Niestety nie mogę Facebooka otworzyć. Coś tam się w Facebooku zablokowało i nie mogę Państwa w tej chwili opinii przytoczyć. Wracamy do głównego tematu naszej dzisiejszej audycji. Otóż w pierwszej części ja cytowałem za Gazetą Wyborczą program reform Wielkiej Brytanii. Dosyć taki drastyczny reform oszczędności, to tak jak proszę Państwa w PRL-u się mówiło, jak była podwyżka cen, że jest regulacja cen. Tam też program reform polega przede wszystkim na cięciach bardzo, bardzo ostrych, między innymi podwyżkę i dodatkowo jeszcze podwyżka podatku VAT 17,5 do 20% od dochodów kapitałowych, podwyżka, podwyższenie wieku emerytalnego,
ograniczenie nieco pomocy czy dodatków dla firm, dla rodzin bogatszych, no ale z kolei także obniżki podatku dla firm, to co jest dosyć znaczące. Podwyżka wieku emerytalnego, czy podwyższenie, dobrze, wieku emerytalnego z 65 do 66 lat do 2020 roku. No i w pierwszej części audycji ja cytowałem Jana Krzysztofa Bieleckiego, który kiedyś już powiedział, że Polacy powinni trochę odpocząć od reform, i także w tej pierwszej części audycji powiedział, że no trzeba nie na siekierą ciąć, ale raczej wprowadzać reformy stopniowo, sukcesywnie. Natomiast w przerwie skomentował to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, takimi słowami: działają na oślep i nie wiadomo, co z tego wyjdzie, jakby podnosząc się krytycznie, jak rozumiem, do tego, co robią Brytyjczycy. No, panie redaktorze, jak mówię, no, pierwszy kwartał pokazuje, że gospodarka nie zareagowała pozytywnie na te zmiany. Mówi się, że to spowodowane było złą pogodą i dużymi mrozami. Drugi kwartał, no zobaczymy. No, ważne jest po prostu to, żeby wprowadzać takie zmiany w swoim kraju, które, że tak powiem, ludzie kupują. To znaczy, że wtedy jest szansa na dialog i wtedy jest szansa na to, że razem zmieniamy ten kraj. Panie premierze, bo trochę mnie pan zaskoczył tym słowem, które ludzie kupują. No, tak, no bo przekonać trzeba, ale no, proszę no tak, zobaczyć. Ale mamy zmianę ustawy o reformach pomostowych, którą w cudzysłowie ludzie kupili właśnie. Przeszła w ogóle niezauważona, a ona daje chyba w 2020 roku 20 miliardów oszczędności. Więc można robić zmiany w taki sposób, że te zmiany się jak gdyby przegada, wyjaśni. I tak samo dochodzimy w tej chwili do innych zmian, jeżeli chodzi o funkcjonowanie systemu emerytalnego. I to jest metoda normalna, stopniowa. Inna metoda systemu, to jest kryzys, tak. Potem się zawala. No jak się zawaliło, no to trzeba tak jak w Wielkiej Brytanii ratować się, tnąc wszystko. Główny spór w Polsce nie toczy się na takiej zasadzie, że mamy dwa ortodoksyjne obozy. Jeden, który twierdzi, że trzeba reformować, a drugi, który twierdzi, że nie należy niczego dokonywać. No jakby rozumiem, że dyskusja dotyczy tempa zmian. I oczywiście przystałem... No nie tylko, nie, panie prezesie, okay. Nie tylko tempa zakresu zmian, no fundamentalnych spraw. No. Jeśli jeden minister mówi, ja właśnie nie słyszałem, który minister mówi, że choć są tacy ministrowie, którzy uważają, że trzeba podwyższyć wiek emerytalny, minister finansów mówi, że w Polsce nie trzeba podwyższać wieku emerytalnego, że jest wszystko okej, okay, a pan premier jak uważa? Znaczy minister finansów, uważa, panie redaktorze, mówi, że jest minister... Nie, pan minister finansów mówi co innego, bardzo przepraszam. On mówi tak, jest mechanizm motywacyjny wbudowany w system, który powoduje, że jeżeli będziesz dłużej o jeden rok pracował, to będziesz miał emeryturę o 10% wyższą. O jeden rok 10%. I teraz być może, jeżeli mechanizm motywacyjny, bodźcowy nie zadziała, to trzeba zacząć dyskutować o metodach administracyjnych. Ale trzeba uczciwie sobie najpierw powiedzieć to, że są bodźce, a podobno bodźce w ekonomii są najważniejsze. Ja też tak uważam, że bodźce są najważniejsze i ciekawe jestem, czy te bodźce będą działały. Jeśli będą one działały i pracodawcy nie będą pozbywać się pracowników w wieku emerytalnym, którzy osiągają... Znaczy, panie redaktorze, też trzeba powiedzieć, że u nas wiek emerytalny jest pewną abstrakcją, bo u nas jeszcze niedawno, dzięki tym wszystkim błędom popełnionym w systemie emerytalnym, średni wiek kobiety przechodzącej na emeryturę to był 56 lat, a mężczyzny 59. Więc wiek efektywny, a wiek emerytalny to są kompletnie dwa różne zjawiska w Polsce. I między innymi dlatego zmiany, które przeprowadził Donald Tusk, powodują, że efektywna emerytura się o 3 lata w Polsce wydłuży. No, takie są twarde fakty. Dobrze, panie premierze, ale czy emerytalny plan rządu to jest takie działanie systematyczne, stopniowe, powolne, czy to jest właśnie działanie siekierą? Jakby pan to określił? A czy ten rząd w ogóle... Nie, chodzi o reformę funduszy emerytalnych. Nie szuka siekiery. Absolutnie reforma systemu emerytalnego jest działaniem nawet subtelniejszym niż delikatne. Ona po prostu odcina ten element 1/5, mówiąc matematycznie czy arytmetycznie, która jest zła, to znaczy tą część obligacyjną, że rząd
emituje obligacje Skarbu Państwa, dostaje gotówkę, gotówkę daje do OFE, a OFE z kolei za tę gotówkę kupuje obligacje Skarbu Państwa. Ale można by to inaczej zmienić, przecież można by było ustawowo znieść obowiązek kupowania przez otwarte fundusze emerytalne w 60% obligacji Skarbu Państwa i to też by przyniosło ten sam efekt. Panie redaktorze, ale... Bo czyż doskonale pan wie, że otwarte fundusze emerytalne no, mają obowiązek, one muszą inwestować 60% swoich kapitałów w bony skarbowe czy obligacje Skarbu ale Państwa. Ale panie redaktorze, ale ja proponuję, nie rozmawiajmy już o tych szczegółach, bo one były wielokrotnie omawiane w efekcie, przecież fundusze inwestuje tak, jak prawo im pozwala. Ale mnie chodzi o coś szerszego. To nie jest tak, że zrobi się jedną reformę. Zresztą aktywnie ta reforma, tutaj źródło, że trzeba w formie dialogu to ustalać. Pracodawcy jednak odegrali bardzo istotną rolę w przekształcaniu systemu emerytur pomostowych i osiągnęliśmy w sumie konsensus niemalże na Komisji Trójstronnej. Wszyscy byli zadowoleni. Ale pytanie jest, czy jedna reforma, która była niezbędna i konieczna i chwała tu temu rządowi na 4 lata kadencji, to jest to, co można by było nazwać optimum, bo przecież przy rządzeniu chodzi o to, żeby dokonywać wartościowych przekształceń kraju, którym się kieruje, a nie chodzi o to, żeby zachować status quo. Ale wie pan, prawda? Jak pan ma ochotę mówić językiem insynuacji, to bardzo proszę, ale jeśli nie, no to nie może pan nie zauważać, że w każdym obszarze ma pan istotną zmianę przeprowadzoną przez ten rząd, więc mówienie o jakimś dryfowaniu. Co to za stwierdzenie przez pana, że insynuuje, kiedy mówi o faktach? No nie, w każdym obszarze to, że rozmawiamy o jakichś drobnych zmianach, które na przykład jedno okienko legendarne, które trwa 3 lata i że wracamy do jednego okienka, panie przewodniczący, bo jednym okienkiem zajmowały się wszystkie rządy już od 20 lat. Mówimy o paru fundamentalnych sprawach. Ma pan w każdym obszarze istotną, żeby nie powiedzieć fundamentalną zmianę. Kiedyś Polacy dyskutowali o armii zawodowej i odejściu od powszechnego naboru żołnierzy rekrutów. Taka zmiana następuje. Ma pan dosyć daleko idące zmiany w systemie edukacji wyższej, które są zresztą silnie oprotestowywane przez część środowiska, które uważa, że to idzie zbyt daleko. I ma pan całą do tego nową ustawę. Ma pan zmiany idące w systemie, w wymiarze sprawiedliwości. Tutaj ma pan zmiany konieczne w systemie emerytalnym. Więc wie pan, owszem, zgodzę się na jedno, że zawsze można robić 2 razy szybciej, 2 razy więcej. Natomiast pamiętajmy o tym, że robimy to na polską miarę przy naszym największym wyzwaniu, jakim jest dobre wykorzystanie środków unijnych. Jedna z definicji ekonomii to jest taka, jak podejmowanie słusznych decyzji przy ograniczonych zasobach. Ja rozumiem, że... Czy to nazywa praksologią? Okej, to jakby większość tej dyskusji polega na tym, czy my rzeczywiście możemy w ogóle porównywać się do jakiegokolwiek kraju i na bazie tego definiować, czy robimy słusznie, czy nie. Ja rozumiem, że przykład brytyjski nie do końca jest adekwatny i też nie irlandzki, ale przypominam, że te reformy, które zostały przeprowadzone w Irlandii, wymuszone przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, spowodowało to, że w ostatnich weekendowych wyborach Sinn Féin, czyli skrajnie prawicowa partia, doszła do władzy. I to też są skutki bardzo praktycznej sytuacji. Właśnie. W pierwszej części audycji Maciej Grelowski powiedział, że reformując można wygrywać wybory, prawda? Przykład Wielkiej Brytanii i Szwecji, która zapowiadała, i Wielka Brytania zapowiadała reformy i wygrała wybory. Tak samo, i wygrała wybory i że Polacy powinni pójść tą samą drogą, że nie ma powodu martwić się, że się przegra wybory, jeśli się ostro będzie reformowało. No proszę państwa, ja chciałbym jednak przypomnieć, że jesteśmy w nieco innej sytuacji. Mentalność jakby nasza jest trochę inna. Kultura trochę inna i partie polityczne też trochę inne, które szermują bardzo często hasłami bardzo populistycznymi, kwestionują decyzje, praktyczne decyzje czy mądre decyzje swoich poprzedników, wmawiając społeczeństwu, że pieniądze lecą z nieba i że trzeba je tylko znaleźć. Informacje Radio Tok FM, po informacjach wracamy do EKG.